Siema. To jest cała ekipa. Ojeny, patrzcie to. Siema. Kurde, czyj to rower jest? Pomóżcie mi kupić dobry rower. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Słuchajcie, jest temat taki, nie? Przyjechała ekipa i będziemy naprawiali rower. To jest easy rower. Chwila, piętnastka. Piętnastka, tak? To mi się wydaje. To jest tutaj piętnastka. A słuchajcie, no taki rower, nie? Taki zakupowy. Jak myślisz, Kuba? Da radę tym na koło, czy nie? To ma przerzutki? Nie, nie ma. Słuchajcie, musimy dętkę wymienić, wiesz? Ja nie dam rady. Ty nie dasz rady? To co, będziesz próbował? Mhm. Przytrzymać ci? Podnieś? Ma przerzutki 3 chyba. Ma? Mhm. Ma. Imbusy? Albo torksy? Imbusy są. A jakie potrzebujesz? 6 sekund. Zobacz. Co chcesz? Ale ja torksy potrzebuję, to są imbusy. No to torksy, no to byś miał... No widzisz. Wszystko ładnie schodzi. Ty, może idzie słomki założymy na te szpychy. Co? Różowe? Różowe, no. To jest rower mamy. A, tak? Mamy synuś? Mhm. A dlaczego mamy? Co się mamy tam... być miał różowy. Aha. Czyli ten. Ale patrzcie, tu dzwonek jest. No i ten. Działa. O mole. O ja. No tak. Co, dobra dętka będzie? Musi. Kurczę, ty to jak wulkanizator. Ile razy już miałeś Kuba wymienioną? 7? Coś ty. Opony 2. Ale co, przecierają się czy co? Chińskie robią to. A. Nie, jeżdżę ze schodów, tam skaczę. A zauważyłeś, że zauważyliście, że do rowera to się dużo pompuje ciśnienia, nie? Do kolażówki i 8 atmosfer. 8, no. Do mojego. A ty masz Tomek rower? Jaki? Taki tam stary jakiś. Dziadek, a ja myślałem. No. Żebyśmy mogli jakoś zrobić tak. No. Że ty byś pojechał motorem na Willy Boysów, a ja z tatą na rowerze. No, no fajnie. No dobrze. Ale to do niedzieli trzeba zrobić. Dobra. No dobra. Czyli jutro jest piątek, to albo jutro, albo sobotę. No. Bo w niedzielę to już się nie uda. No to możemy tak zrobić. I co, ty rowerem na kole, a ja motocyklem. Dobra. Nie, no fajny pomysł. Beta już się nie może doczekać do jazdy. To synuś mówi? Co to jest? To jest fartuch. To białe. Fartuch. A po co? No, od szprych, wiesz, żeby dętki nie... Nie martw, nie niszczył. A fartuch w ogóle dobry jest? No, o, tu trochę. To nie, to nie, to wentyla. A jak, Kuba, ci idzie jaka na kole rowerem? Dobrze. Dobrze? Coraz lepiej? No. Nowe macie te mundurki z Kujawi? Jak ci dzisiaj na bramce szło? Dobrze. Dobrze? To co, rower Tomek zapakujesz, Kubie, do samochodu? Na rowerach przyjedziemy. O! To co, na kiedy się ustawiamy? Jutro trening jeszcze, Kuba, nie? Mhm. Po treningu? No zobaczymy. Czyli widzicie, nawet na rowery jest dobry pomysł na spędzenie czasu. Tak
takie mam dobre teraz wyrywanie, że jak trzymam... To słuchajcie, to ja tym rowerem też będę śmigał. Co, masz dwie? Jakby, że jak mam dwie ręce na tych, jakby mam na kierownicy, to umiem tak dać palec, żeby zahamować tylnym i się opuści koło. No wiem. No, to tak samo jak ja w becie nożnym używam tylny. No. I co, użysz się tego trzymania hamulca, tak? Cały czas? No, albo przedni też. Tam też coś ci w komentarzu widziałem, podpowiedział, żebyś uczył się hamowania tylnym. Bo wiesz, jak nadusisz hamulec, to wtedy ci opada do przodu, nie? Mhm. Ale coraz lepiej ci to idzie, zresztą na filmie widać, nie? Postępy. Widziałeś tam jak film? Lepiej, nie? No. Ujej, majster, jak ci to wszystko dobrze idzie. Tu robi, tu mu wychodzi. Nie wiadomo, czy to dobrze wszystko wyjdzie. Czy to będzie w ogóle jeździło? Jak no, myślisz? Ja pierwszy. Będzie to jeździło? No. Będzie to jeździło, czy nie? Ja pierwszy jadę. Ty pierwszy jedziesz, dobra. Będzie to jeździło, czy nie? No jak, pompki nie ma? Jest pompka. Jaką chcesz? Taką mocną? Obojętnie. Chodź. Żeby trochę, żeby napompować, żeby mi nie zeszła z powrotem. No to Kuba, tu jest pompka, ta czerwona. Sięgniesz? Jest. A co ci korki przeszkadzają? No bo to są mega duże korki. No to co, nie ma problemu. I na Willi nie zrobię w korkach. Nie? Nie zrobisz Willi w korkach? Ja bym zrobił. Urwał. Urwał. I co tu się stanęło? Tu widzę, że jest koszyk. Tata też taki ma i piłkę woził zawsze jak tego. Na boisko? Jak jechaliśmy na boisko, no. I co, rozwaliłeś? Nie. Ale sztuczka, panie. Ja tak zawsze rower robiłem i go czyściłem. Wiesz? No. Całkiem. Tak trochę. No trochę jest nasmarowany. Co, będzie to żyło? Pokażę kadentka. Nic mi to nie mówi. Ile? Jaki koszt? Dętki, Tomek? 19,99. Ło, to, już... to za moje z 5 dych, nie? To nie są tanie rzeczy. Ja to tam sobie po górkach se zjeżdżam i dobrze jest. Ale żeś wywalił maniany. Masz rację, kurde, bo przelazł na drugą stronę. Co przelazło? Łańcuch. Ale zaraz wróci. No ja, to teraz łańcuch pęknie. Nie, będzie dobrze. Wrócił sobie. Co ty gadasz, dziadek? No to nie raz to Meg robił to. Można mieć zaufanie. Lekki tak. A w ogóle jest tutaj u nas jakiś sklep, co ma od razu taki serwis? Jest. Rowerowy? Decathlon ma chyba. Na Staszice jest. Aha, i Decathlon też ma? No daj. To są pająki? No. Nie jeżdżony dawno, chyba z 3 lata albo 4. To musi... Jaki wielki? A to tu, matka. Tu. Tu matka tych małych pajączków. Nie, dobra, ja stąd idę. Słuchaj, Kuba, trzeba nasmarować łańcuch. Te pajączki na mnie weszły. Zobacz. Kuba, a tą starą dętkę możesz sobie wziąć nad wodę. Po co? No będziesz skakał. Na drzewo powiesisz, będziesz skakał do wody. O majster, widzę, że tu u ciebie to idzie, jak ty to mówisz zawsze, cyk co? Cyk fuch i wszystko zrobione. Tato. No jedź z koksem. Nie, to musisz pedałować. Czekaj, Tomek. Nie, daj się wyciągnąć. Tomek. Nie pompuj. Dziadek, a ty masz rower? Nie. Ja mam betę. To słabo. Za dużo jest. Tu jest. Wyskoczy zaraz. Dużo za dużo. To jeszcze przód.
No siedzi, ale ja trochę za ciężki jestem do tego ciśnienia. No słuchajcie, no rowerek jak nówka, tylko upalać. Muszę wam powiedzieć, że kiedyś ten rower był bardzo drogi, ty. Wiesz? A teraz pewnie jest jeszcze droższy. Wiesz co, on kosztował chyba 1200 zł i to chyba z 10 lat temu. No mówię, teraz pewnie jest jeszcze droższy. Tak? No pewnie. To rowery poszły do góry? Kuby ten co jeździ, 1600 chyba. Coś ty. A ten Romet? No. Romet nie jest wcale tanina. No nie. Jeszcze zależy, czy dokupujesz jakieś krzyże. Ja widziałem Romet. Bo może być taki sam model. Może kosztować 1200, a może mieć założone inne przyrzutki, inny łańcuch, inne koła i już jest 1800 albo i nawet dwa. Ten sam model roweru. Tata, widziałem rower prawie że taki sam jak ja, opony 26 czy tam 27,5, 2500. A, wiedziałeś? 2500. Wszystko zależy od sprzętu, jaki jest rower. Nie, no ja wiem, że w rowery to można naprawdę dużo ładować i nawet dziesiątki tysięcy złotych, nie? No i po 200 są. No. Po 200 tysięcy. No ci co się ścigają tam w turach, to dwie paki kosztuje taki rowerek. Ja pierdziele. A ja miałem zwykłą kolażówkę za 500 zł. No ale po taki rower podchodzi i palcem go zabiera, nie? Bo to wszystko włókna. Wszystko lepiej, no. Nawet pewnie nie. A ten też nie jest taki wcale ciężki. Nie no, ciężki. Z 20 kilo waży, co? Pewno. Albo lepiej. Nie no, więcej. Co tu gadać. No ale nic, no. Ważne, żeby cię jeździć. No, ale patrz. Masz taki? No. Ale wiesz co, jestem ciekawy. Nie, to jest odblask. Ale, czy lampa działa? Nie, już patrz, baterie już poszły. Nie, tu jest. Nie, działa, ty, patrz. Działało bynajmniej. Działa. Dzień. No, kurde. Zobacz. Wszystko działa. To rama była do innej i zupełnie innego rozwiązania z przyrzutkami tu przekombinowali, bo tu jest pod hamulec, nie? Tak, i tutaj też jest, zobacz, no. Tu są z przodu na linki, o widzisz, patrz. Szczęki, nie? No, też na przyrzutki. A może po prostu, wiesz, do jednych montowali, do drugich nie montowali, nie? I zrobili taką ramę uniwersalną. No, do coś takiego do Holandii trzeba jechać, tam dużo stoi. Tak? Git, to może jak będziecie, to upatrzcie jakiś rower dla mnie. Coś w stylu dla Kuby taki, nie? Nie chcę takich wielkich kół jakichś, nie? Żeby był taki, wiesz, taki... Na koło? Na koło taki, żeby był, no. No ale też, żeby, wiesz, żeby w miarę szybko jeździł po prostym, nie? Po 29 to muszą być silne nogi, żeby jeździł w miarę szybko po prostym. No. Nie no, dobre przerzuty, nie? No, ale silne nogi, no. I 29 opony, bo opony też przyspieszają. No, ty zrobiłeś to. 29, no to słuchajcie, takiego rowera mi szukajcie. No 29 to ma jeszcze... Wiesz co, do 3000. Tata, dasz telefon, masz przy sobie? Nie mam. No weź. A nie mam. No to pokaż, jaki rower dla mnie. Nie, to jest ważne. Bo ten Antek ma. No. To on ma 29 opony za 1200. Czy 28? 29. I pół nawet chyba. No, 38. A, jeszcze wymyśl mi takie mocowanie do samochodu. A do BMW wejdzie ten rower? Wejdzie, nie? Bo tam siedzenia chyba mogę coś złożyć. Chyba, koło co? Najszybciej zdjąć przednie i wtedy wchodzi. Przednie koło? Najszybciej jest przednie. No. Tak to będzie wyglądało. Czyli pakuję rower do bagażnika. Tam gdzie pojadę, wyciągam rower i rowerem smaruję. A teraz dużo trenuję na nogi, także to mi się rower bardzo, bardzo przyda. Cykwuch? Zrobione. Dobra. Chłopaki, no to dzięki Tomek, że zrobiłeś. Dzięki Kuba, że widzieliście. Dzięki, że mi pomogłeś nasmarować łańcuch. Rower pokaż. Za mnie. Nie, poczekaj, nie widzę jeszcze. 1200, ja pamiętam kiedyś, wiesz co, oferowali mi rower za 1500, który był wart 7. I ja go wtedy nie wziąłem, trzeba, wiesz? Trzeba było brać. I trzeba było go brać, nie? Leciutki, powiem ci, przerzutki przód, tył. Ale hamulce normalnie, nie tylko no, tarczowe, tak? No naprawdę. Nie wiem, taki amory. Na przykład. Czy inne kolory? Nie wiem, może... Nie, o kolor mi nie chodzi.
Może być cały czarny. Byle tylko te opony miał, co ty mówisz. Powiem wam, że u nas na mieście dużo widzę dzieciaków na rowerach właśnie w kasku enduro. Naprawdę. Wczoraj nawet widziałem. No. Trakowcy. A ty też powinieneś enduraka zakładać na rower. Trakowcy to są? No. Czyli zjazdy po, z górki, tak? No. W leśnym jakimś tym, nie? Trakowcy. Endurowcy, trakowcy. I co Tomek, masz ten rower dla mnie? Daj mi na koło. Nie, no to nie chcę takiego. To już wolę. A koło przecież też szybko przednie ściągnąć. I jednym tylko ruchem ściągasz koło, tak? Patrz! Jak się ma śrub? Za darmo, bierzemy to. No co, no podarte? No nie, dobra. Podarte siedzisko za darmo. Wypierdziane. Wypierdziane siedzisko. Czyli to za darmo, to byś wszystko wziął. Co ty, lepiej zapłacić, mówię ci. Dobra, słuchajcie, to lecimy. Trzymajcie się, nara, hejos. Do zobaczenia, zobaczycie Bleka na rowerze. Piona. Nara, chłopaki. Enduro. To ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.